Olimpiada Diamentowy Indeks AGH, lata 2007-2008, etap drugi, okręgowy, zadanie numer 2 za 10 punktów. Zadanie dotyczy dwóch rzutów ukośnych. Nie będę czytał całego zadania, z tego powodu, że przystępując do rozwiązania poszczególnych fragmentów tego zadania, będę je odczytywał i analizował. Tutaj w tej chwili zapamiętajmy, że opory ruchu należy pominąć. Do obliczenia przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego 10 metrów na sekundę kwadrat. Wypisuję dane. Prędkość początkowa w jednym i w drugim ruchu jest 10 metrów na sekundę. Kąty, pod jakimi wyrzucano ciała, są 30-60 stopni. Przyspieszenie ziemskie. Mamy ustosunkować się do czasu trwania tych ruchów oraz zasięgu w każdym z nich. Pierwsze polecenie: wyprowadź wzory na czas trwania ruchu i zasięg rzutu ukośnego oraz oblicz wielkości, jeżeli ciało rzucone jest pod kątem 30 stopni do poziomu z prędkością początkową 10 metrów na sekundę. Zrób stosowny rysunek z zaznaczeniem toru rzutu, zasięgu oraz trzech wektorów prędkości początkowej w maksymalnej wysokości i na końcu rzutu. Zaczynamy robić rysunek. Dwie osie X, Y, pionowa i pozioma. Pod kątem 30 stopni wyrzucono z prędkością V0 ciało. Ciało będzie poruszać się po torze krzywoliniowym. Jeśli nie ma żadnych oporów, to tym torem jest idealnie parabola. No i ciało wznosi się na pewną wysokość i spada w odległości X max. To jest ta maksymalna odległość, czyli zasięg rzutu. Oczywiście wznosiło się ciało w górę i zniosło się na maksymalną wysokość Y maksimum. Rozkładamy prędkość początkową na dwie składowe wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y, V0X i V0Y. Zwróćmy uwagę na to, że ciało wznosząc się do góry traci prędkość pionową i w maksymalnym punkcie paraboli prędkość pionowa staje się równa 0, pozostaje tylko prędkość pozioma taka jak na początku. Dlaczego? Otóż prędkość V0X cały czas pozostaje bez zmian. Żeby miała ona się zmienić, to w kierunku osi X na ciało by musiała działać jakaś siła, albo hamująca, albo przyspieszająca. Nie ma mowy o żadnym ciele, które by zmieniało prędkość V0X. No i teraz ciało spada i tu uderza w ziemię. I posiada z powrotem, to wynika z zasady zachowania energii, prędkość V0, o wartości V0, taką jaką miała na początku. I oczywiście dodatkowo robię rozkład prędkości w chwili uderzenia w ziemię. Jest on identyczny jak rozkład prędkości w chwili początkowej. V0Y, czyli prędkość, z jaką ciało uderza tu w podłoże, spadając z wysokości Y max, mogę przedstawić jako iloczyn, bo ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem G, iloczyn przyspieszenia G i czasu trwania. Ponieważ trwa to połowę czasu całego ruchu, oznaczyłem ten czas ruchu z maksymalnej wysokości do uderzenia w ziemię przez T1/2. Oczywiście, że panuje całkowita symetria. Czas wznoszenia się od chwili wyrzucenia ciała na maksymalną wysokość i czas swobodnego spadku z tej wysokości są sobie równe. Wyznaczam T1/2. Czas trwania całego ruchu, zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, jest równy podwojonemu czasowi spadku z tej maksymalnej wysokości. V0Y, przyjrzyjmy się
momentowi, sytuację w chwili wyrzucenia ciała w chwili początkowej. V0Y do V0 jest równe sinus alfa, czyli V0Y równa się V0 razy sinus alfa, no i dzielone przez G. A X max, maksymalna odległość, jest równa V0X razy T. Ruch, który odbywa się w kierunku poziomym, jest ruchem jednostajnym z prędkością V0X. Z kolei o ruchu w górę i w dół możemy powiedzieć, że w górę jest to ruch jednostajnie opóźniony z opóźnieniem ziemskim, a podczas spadku ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem ziemskim. Jeśli wykorzystamy wzory z trygonometrii na V0X i podstawimy za T wzór przed chwilą przeanalizowany, otrzymujemy taką zależność. Ostatecznie wzór na zasięg w rzucie ukośnym będziemy analizowali w dalszej części rozwiązania tego zadania właśnie w tej ostatecznej tutaj przedstawionej postaci. No i polecenie B. Porównaj zasięgi i całkowite czasy ruchów dla dwóch kątów wyrzutu 30-60 stopni dla zadanej prędkości początkowej. Zapisz i uzasadnij warunek, jaki muszą spełniać dwa różne kąty wyrzutów, aby odpowiadające im zasięgi były sobie równe. Otóż, podstawiamy dane dla kąta 30 stopni, a więc 2V0 sinus 30 stopni 1/2, z dwójką się upraszcza, V0 10, G 10, otrzymujemy 1 sekundę. Natomiast jeśli chodzi o zasięg, podstawiamy dane znowu. V0 10 metrów do kwadratu, podnosimy, dzielimy przez 10, przyspieszenie ziemskie, a następnie sinus 60 stopni, odczytujemy z kalkulatora, wstawiamy i znajdujemy, że jest to 8,7 metra. Analogicznie postępujemy dla 60 stopni. Z tego wzoru otrzymujemy 1,74, a z tego wzoru otrzymujemy również taki sam zasięg. Wynika stąd, że zasięgi obu rzutów pod kątem 30-60 stopni są sobie równe, natomiast czasy są różne. Czas trwania rzutu ukośnego przy 30 stopniach jest mniejszy od czasu trwania rzutu ukośnego przy 60 stopniach, przy wyrzutach z tą samą prędkością. Dla jakich różnych kątów zasięgi w rzucie ukośnym są sobie równe? Otóż korzystam dwa razy z tego wzoru, ze wzoru na zasięg. Dla kąta alfa i dla kąta beta. Zauważmy, że można uprościć obie strony przez V0 kwadrat dzielone przez G. Otrzymujemy wtedy sinus alfa równa się sinus 2 beta i ta równość jest spełniona tylko dla takich dwóch kątów, dla których suma jest równa 90 stopni. Dla żadnej innej pary kątów ta równość nie zostanie spełniona. A jak uzasadnimy? No wyznaczam stąd beta i to beta wstawiam tu do sinus 2 alfa. Za beta wstawiam właśnie 90 stopni minus alfa, a to z trygonometrii wiemy, że jest równe sinus 2 alfa.